Dawid, jak się nosi nazwisko Szurmiej? Jak się nosi nazwisko Szurmiej? Różnie. Generalnie nosi się je bardzo dobrze, bo nazwisko Szurmiej to też pewnego rodzaju tradycja. I w dobrym znaczeniu tradycja, bo nie chodzi o tradycje zawodowe, ale tradycje rodzinne. Mamy fajną, bardzo zwariowaną, różnorodną rodzinę i to jest pewnego rodzaju atutem. Mi się to dobrze nosi. Czasami rzeczywiście samo nazwisko Szurmiej, które dotyczy wielu osób w mojej rodzinie, ma ten mankament, że przychodząc i poznając kogoś, bardzo często mają przeświadczenie, inaczej utożsamiają mnie z inną osobą w mojej rodzinie od razu. Nie zawsze jest to z ojcem, nie zawsze jest to z bratem. Bywa to nawet z moim bratankiem, który dzisiaj jest bardzo znamienitą postacią w świecie telewizyjnym. I ludzie mają pewnego rodzaju przeświadczenie, poznając mnie, czy poznając ich wcześniej. Mhm. To jest oczywiście mankament, bo każdy z nas stanowi sam o sobie. Ale z drugiej strony noszenie nazwiska Szurmiej pozwala nam na to, żeby się spotykać rodzinnie, w tym swoim zwariowanym gronie, wymieniać się pomysłami, nie tylko twórczymi, ale takimi kompletnie życiowymi. I to chyba w tym jest najpiękniejsze, że gdzieś w tym trzymamy się też jakoś razem, więc no nie narzekam, absolutnie nie narzekam. To ja próbowałem uciec w pewnym sensie od teatru. Ja nie miałem nic wspólnego z teatrem, nic wspólnego z teatrem żydowskim. Jak byłem małym dzieckiem, moi rodzice po pierwsze rozmawiali między sobą o jidysz, po to, żebym ja nie rozumiał. I ty nie rozumiałeś? No, oni nie zauważyli, że ja zaczynam rozumieć. Mm-hmm. Mniej więcej jak miałem 15 lat i zacząłem się odzywać po polsku jeszcze oczywiście, mówiąc im, słuchajcie, ale ty rozumiesz? Mm-hmm. Słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, od 15 lat używacie tego języka, że ja niczego nie rozumiem. Naprawdę myśleliście, że na to nie wpadnę. Mm-hmm. I to samo się tyczy teatru. Ja uciekałem strasznie, znaczy nawet nie uciekałem. Z jednej strony ja nigdy nie występowałem w Teatrze Żydowskim jako dziecko, no chyba, że na jakichś akademiach szkolnych czy coś takiego. Chyba jedna nawet odbyła się w Teatrze Żydowskim, bo tata był dyrektorem, udostępnił scenę, super. Ale nigdy nie występowałem jako dziecko w Teatrze Żydowskim. Tak jak dzieci różnych aktorów występują w różnych rolach, mm-hmm. tak moi rodzice, chyba głównie moja mama, nie za bardzo chciała, żeby tak było. No i uciekając od teatru, bo sam też gdzieś chciałem uciec troszeczkę i spróbować zająć się czymś innym, co daje fajną perspektywę. Wyjechałem sobie na studia filmowe, podobna rzecz, ale trochę inna. Mm-hmm. Liznąłem troszeczkę innego świata, w którym żyję też do dzisiaj, robiąc różnorodne rzeczy, nie tylko związane z kulturą żydowską i według mnie to fajnie pogłębia perspektywy. I teraz, kiedy ja, po pierwsze moja pierwsza styczność z teatrem była taka, że zobaczyłem napis Open Audition. Mówię, no dobra, otwarty casting, idę. Panicznie się bałem śpiewać publicznie, idę. Dostałem rolę tylko dlatego, że mówię z amerykańskim akcentem, tylko i wyłącznie po angielsku. Brytyjczycy się ucieszyli. Oh, are you American? Well, as a matter of fact, I am. Brzmiał jak dobry pomysł. I wróciłem do Polski. No i gdzieś ten teatr troszeczkę rzeczywiście naturalnie mnie wciągnął, bo zacząłem w nim więcej przebywać. Tak jak wtedy, kiedy byłem dzieckiem, ale już zajmowałem się troszeczkę sztuką, więc troszeczkę mnie wciągał, troszeczkę tu, troszeczkę tam, troszeczkę to może coś zrobić małego. A tu w ogóle spotkałem znajomego reżysera, to może by fajnie, jakbym tutaj zagrał. I tak znalazłem też swoje miejsce, bo nawet robiąc inne rzeczy, bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj pracować i no nie udało mi się uciec. Nie udało mi się, chyba każdy próbuje uciec. Każdy próbuje uciec. Nie powiem, że to jest przeznaczenie, ale to jest pewne pozytywne zrządzenie losu. Będąc wychowanym właśnie w takim świecie, w kulturze żydowskiej, w świecie teatru żydowskiego, cieszę się, że mam okazję dzisiaj tutaj też tworzyć i brać udział w różnych realizacjach. Cieszę się z tego powodu, że po pierwsze rzeczywiście zajmując się innymi rzeczami, mam perspektywę tego zmieniającego się, zglobalizowanego świata. Tego, jaka jest percepcja tej kultury żydowskiej, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie kultura żydowska przeniknęła do kultury masowej i stała się jej bezwzględną częścią. I myślę, że fakt, że tak zostałem wychowany, że rodzice dali mi taką możliwość, że z jednej strony znam świetnie kulturę żydowską, może nie świetnie, ale dosyć dobrze, z drugiej strony kulturę polską, a z trzeciej strony właśnie kulturę anglosaską, wyjeżdżając za granicę do najlepszej przyjaciółki mojej mamy na wakacje, dosyć często właśnie do Stanów. Dzisiaj jestem w stanie zebrać te wszystkie nowoczesne bardziej światy związane z kulturą żydowską i złożyć je tutaj. Kiedy wyjechałem na studia do Londynu, skończyłem tam właśnie wydział reżyserii i zacząłem też chodzić na zajęcia na wydziale aktorskim. Bo byłem
ogólnodostępne. Więc stwierdziłem, że skoro są ogólnodostępne dla studentów reżyserii... To dlaczego nie? To dlaczego nie? Zacząłem występować w różnych filmach krótkometrażowych, które robiliśmy, bo to było naturalne. No i poszedłem na casting do Rocky Horror Show. To właśnie był ten słynny casting. Oczywiście stwierdziłem, że się w życiu przecież nie dostanę. Dostałem rolę Ediego tylko z dwóch powodów. Umiałem jeździć na motocyklu i miałem akcent amerykański. Nikt się nie spytał, czy umiałem śpiewać. I to była moja taka pierwsza poważna, zawodowa styczność ze sceną. Nie jakieś statystowanie, bo nawet statystowałem rzeczywiście w międzyczasie, kiedy przyjeżdżałem do Polski. 11 miesięcy trwały próby do słynnego The Booka w reżyserii Taty. Statystowałem do czasu, aż jeden z aktorów nie zachorował i dostałem jedną kwestię. Norwuskie Kimena Reiter, Bajdimie Hetunem, chodzi ich cebruchy na rudze, gęci, fis i to zawsze będę pamiętał, czyli że teścią się zepsuł wóz i tak dalej, urwał się koło, idą piechotą. Więc to było w pewnym sensie naturalne, ale też starałem się na to zapracować. Starałem się na to zapracować i sobie udowodnić, że to jest moje miejsce, nie tylko w Teatrze Żydowskim, ale udowodnić sobie to na innych płaszczyznach, żeby mieć pewność, że to jest coś, w czym ja się dobrze czuję i w czym druga strona, która mnie ogląda, też się jakkolwiek dobrze czuje. No i kiedy dopiero poczułem jakieś, że tak chyba rzeczywiście jest, że ludzie mają jakąś radość z oglądania mnie, bo po to to robię. Ja to robię nie dlatego, że chcę być najlepszy, najfajniejszy. Ja chcę dać ludziom po prostu odrobinę radości, poruszyć ich jakkolwiek. I to czy reżyseruję, czy gram. I dopiero kiedy miałem taką większą pewność, no to teraz więcej gram w Teatrze Żydowskim i jest fajnie. Nie skończyłem studium aktorskiego przy teatrze, co ma jeden ogromny mankament. Bo to nie ma mankamentu, jeżeli chodzi o fach. Bo tego samego fachu się nauczyłem u siebie na studiach. Język jidysz. Język jidysz to jest przyszłość tego teatru. Na szczęście rozumiem sporo, co bardzo zadziwia ortodoksyjnych Żydów w Nowym Jorku, jak widzą faceta z długimi włosami, który się do nich nagle odzywa, albo w samolocie do Nowego Jorku, jak się do nich odzywa. A to są Żydzi w Polsce? No, Żydzi w Polsce tak wyglądają. Niedobrze.